Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, z tej strony Udi i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry nie innej jak Pokémon Alpha Sapphire. I w dzisiejszym odcinku już pewnie na gifach tam Pokémonów, w sumie to nie gifach, tylko nie wiem jak to nazwać, rysunkach Pokémonów możecie widzieć różnicę. Otóż z powrotem Tuk wchodzi do gry, idziemy na salę psychiczną, więc Tuk się przyda. Oprócz tego wprowadziłem Karola zamiast Lawoka, a to dlatego, że... w sumie nigdy nim nie walczyłem. Na pierwszym miejscu jest Neo. W ogóle słuchajcie, Neo ma 48 level, kiedy Tuk ma 34, Karol Nowak 30, więc będzie ciężko. Ale to może lepiej. Ale jak coś, to będę się wspomagał innymi Pokemonami. Jesteśmy w Moss Deep City. Miasto jeszcze można powiedzieć, że zupełnie mi nieznane. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Więc co, chodźmy sobie może od tego zachodniego domku do wszystkich innych. Sprawdzimy, co tak właściwie tutaj jest. Co może sprawdzić, że jakie przedmioty sprawiają, że sekretne bazy są większe? Aha, że jak damy tam różne, wiecie, biurka i tym podobne, stoliki, krzesełka, to to wszystko będzie tak się większe wydawać. Ten chłopczyk mnie uczy, kurde, takich rzeczy, no. Co dostajesz od Stevena? Aha, czy chce King's Rocka? Dawaj! Ale zaraz, zaraz. A dostajemy. Już myślałem, że uznał, że jednak mi nie da. A to dzięki, kurde. Świetnie. Nie rozumie tego. Nie ogarnia tych kamieni, a Steven to jest jednak typ od kamieni. Wow, czemu to lustro takie przechylone? A nie, to okno jest chyba. Tak, to są okna. Ja myślałem, że lustro. Masakra. A to jakieś dziwne okna tutaj. No tak, mają takie dziwne okna w sumie. No dobra, fajnie. Wiadomo, gdzie dostać można King's Rocka za darmo. A za darmo to ja biorę wszystko. Okej, okay, moja Mightyena. Aha, o pokeblokach. Nie, Tug jest szczęśliwy. Chyba. Chyba jest szczęśliwy. Albo i nie. Okej, okay, dobra. Czy jest tutaj ktoś interesujący? Na przykład ty? Nie, ty jesteś zupełnie nieinteresującą postacią. Tu mamy już salę. No niby fajnie, niby okej. A ty? Co ty tutaj robisz? Aha, że Liza i Tej to są właśnie... oni są tutaj liderami. Nigdy nie wiem, Liza to jest chyba dziewczyna, a tamten to jest facet, co nie? Ale są podobni. Nie, wyłącz Ripela. Tutaj już chodzimy po mieście, po co mi już Ripel? Mamy tutaj coś ciekawego, czy jeszcze na plaży można coś spotkać? Wiecie, trochę głupio byłoby sobie pochodzić po mieście i nie sprawdzić, czy jeszcze czegoś możemy nie dostać, a na przykład na plaży też. O, na przykład tutaj widzicie, warto. Duża perła, wywaliło ją, kurde, na plażę i nikt się nią nie zainteresował oprócz mnie. No jednak jestem łowcą skarbów. Dobra, czy tu są jeszcze jakieś budynki? Tam na pewno jest jeszcze taki jeden wielki budynek, ale do niego to może później. No witam, o co chodzi? Aha, że on jest ekspertem w Secret Base'ach. No jaka, aha, nic ciekawego w sumie. A tam nie mogę iść? Aha, są zablokowane. No niestety nie pozwiedzam sobie za bardzo. A może jeszcze zanim na salę, to chodźmy tutaj na wschód. Zobaczymy, ty, marynarzu! Marynarzu, powiedz coś ciekawego, nic ciekawego. A ty? Stary człowieku? Też nic. Też nic. Stary człowiek i nie może. Nawiązanie do jednego z poprzednich... no, poprzedniego odcinka. Netball. Netball, widzicie? Jak się tak trochę porozglądamy, idzie tutaj zdobyć parę rzeczy, więc chyba warto. A tutaj? Ej, tu jest jeszcze jedna chatka. A kto tu mieszka? O Jezu, bliźniaki! Bliźniaczki same! Albo atak klonów! Trzeba uważać. Klony atakują. Tak, zobacz sobie. Aha, nie chcę się dowiedzieć nic o żadnej odznace. Naprawdę, to nie potrzebuję. Nie potrzebuję. I macie tutaj tą mysz. Mysz macie. No siemano, myszko. Ale nie. Dobra, czyli już zostaje nam tylko zobaczyć. Tutaj jest chyba stacja badawcza. O, kamień ogrodzili. No nieźle, widać, że w tym mieście nie ma nic ciekawego, to ogradzają kamienie. Okej, okay, a tutaj? Space Center, no tak. No. A już myślałem, że coś mi dasz. Kurde, zawsze oczekuję, że ktoś mi coś da, jakiś przedmiot, a tu dupa. A ty kim jesteś? Coś czuję, że mi dasz wędkę. Dawaj mi wędkę, nawet nie chcę z tobą o niczym ciekawym rozmawiać, dawaj po prostu wędkę. Jest wędka. Cudownie. Ja tam jakoś nie łowię na te wędki, ale... a czemu nie? Może kiedyś wykorzystamy. Wow, 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 to było kiedyś zupełnie inne. Oj, dajcie mi dosłownie chwilę.
No dobra, sorry ludzie, już jestem. No i czy mi powie coś ten człowiek? Też nic. Ej, zmienili to. Zdecydowanie jest to zmienione. Kiedyś tak profesjonalnie to nie wyglądało. Ale tu zaraz, tu nie ma drzwi. A no tak, bo tutaj są te, wiecie, kurcze, w kosmos puszczane statki. Dokładnie. Pewnie próbują zlokalizować tego, Deoxysa. Deoxys albo Rayquaza, bo to jest też Pokémon w przestrzeni kosmicznej. Okej, okay, w tym domku byliśmy, prawda? No to no nie byliśmy jeszcze w samej stacji, a tutaj też coś jest. O, teraz idzie tak trochę pod innym kątem to wszystko obejrzeć. Spoko. Aczkolwiek całego statku na razie stąd nie zobaczymy. No chyba, że z budynku będzie jakaś możliwość. Wejdźmy, sprawdźmy. Co my tu mamy? No, co tam ciekawego? Ja tutaj widzę, że wycieczka szkolna przyszła. No sorry, ale ja jestem tutaj poważnym człowiekiem, nie jakimś tam dzieciakiem z wycieczki. Łooo, pierwszy człowiek na księżycu, jakie śmieszne. Ej, a mogę podejść tak jakby od tyłu? Tak! O, Judy na księżycu! Cudownie! Z flagą Pokémonów. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej flagi niż flaga Pokémonów na księżycu i ja. Pięknie, po prostu piękne to wszystko. Upamiętnijcie tę chwilę, podoba mi się strasznie. Dobra, idziemy stąd. Ale dobre, podoba mi się, podoba. Jednak już się czuję jak dziecko. Widzicie, tyle wystarczy, żeby już zapomnieć o wszystkim. Czy tu można kupić coś? No dzień dobry. Chciałbym coś, a nie, nic nie kupię. Kurde, ja chciałem jakieś pamiątki chociaż. No i tutaj jeszcze też nic ciekawego, a tu mogę zejść? Mogę. No, kurde, zagadać to do ciebie. Też nic, a nie mogę jakoś popatrzeć, a jak sobie siądę? Nie mogę siąść, o mogę. O, też ciekawe widoki. Jak widać można tutaj przynajmniej, już bałem się, że w tym mieście są tylko kamienie, naprawdę. Przez chwilę miałem taką myśl, aha, kamienie mają do oglądania, ogrodzili i w ogóle szczęśliwie i z tobą nie rozmawiałem jeszcze. O, patrzcie, prawie ominąłem jedynego gościa, który nam daje coś ciekawego i to bardzo ciekawego, bo dostajemy Sunstone'a. A ja cię prawie ominąłem, typie. Naprawdę, trzeba uważać. Dobra, słuchajcie, sobie pozwiedzaliśmy. Ja myślę, że koniec tej wycieczki. Wycieczka się skończyła, trzeba zabrać się do roboty. Idziemy na salę. Przedostatnia sala, sala psychiczna. Może się uda, szczególnie, że tu ma no niższy level. O, tam był jeszcze jakiś ball. A dobra, olać go, kiedy indziej. Teraz idziemy do sali. Wow, ale tu pozmieniali. Kiedyś ta sala wyglądała inaczej, tak? Jestem przyszłym czempionem, jak zwykle zgadłeś. I używam Pokemona, czekajcie, on jest na pierwszym miejscu, tuk? Dałem go, tak. Mówię, level ma teraz, to ma może niski, chociaż... No zobaczymy. Wow, jakieś moce, kurde, pradawne. Dziwna rzecz. Jak oni takie coś projektują w ogóle? Znaczy wiecie, to jest świat Pokémonów, właśnie psychiczne moce i tym podobne, lewitacja u Pokémonów, wszystko więc możliwe. Skoro Pokémony lewitują, to dlaczego ludzie mieliby nie lewitować? No i na którym levelu taka dabra? 42! O cholera. Wiedziałem, że będą silne. Znaczy dla moich tych innych... Ojejku, ja mam tylko bajta. Roleplay. Aha, fajnie kadabra, fajnie. I co mi obniżasz? A tak, no tak, przejął moją abilitkę, no cudownie, po prostu, co z tego, no ale patrzcie, gdyby nie obniżył mi ataków, coś czujesz, że kadabra by poległ po jednym. No dawaj, tak, bite, myślisz, że jeszcze raz użyjesz roleplaya, coś ci pomoże? No sorry, dobra, Tuk mimo niższego levela na razie sobie radzi, tylko że on musi expić sporo. Przede wszystkim to on ma tutaj się wykazać, nie po to go teraz wziąłem, żeby się lenił, dobra. Coś z tym mogę robić? Tak, coś zaświeciłem i teraz pewnie... O! Takie rzeczy się pozmieniały. Teraz muszę pewnie wyjść tędy i przejść znowu tędy. Tak. Okej, okay, dawaj. Ależ to jest... To dziwnie wygląda. Dobra, no siemano, dawaj. Z chęcią stoczę pojedynek z tobą. Come on. Dwa Pokémony. No im więcej, jak to są kadabry, które mają tylko psychiczne ciosy, to ja się zupełnie tego nie boję. To wtedy mogę, jak najbardziej, walczymy. No i liczę, że jak najszybciej nauczę się Cruncha, no bo Cruncha się uczę przecież. Muszę mieć Cruncha, no nie wyobrażam sobie być bez Cruncha. Z tym bajtem ledwie człowiek daje radę. O, ło. I co on mi to zrobił? Że co, w powietrzu jestem? Cudownie, kadabra mnie uniósł. Widzicie, jak już nie użył roleplaya, nie użył mojej abilitki do obniżenia ataku,
To leży na hita. Kto tam? Awake 45. A to może mieć. Neo 49. No Neo to by niszczył wszystkich. Medicham. O kurde, Medicham może mieć już taki atak, że lepiej uważać. Oricorio, idź. Jesteś mi potrzebny. Oricorio zbyt ważny, żeby tak sobie walczyć. No ale jak się akurat taki Medicham trafi. Wiecie, Medicham akurat zwykle, zawsze się śmieję, że Meditate nie pasują, no bo czemu Meditate we wszystkich salach? Ale Medicham akurat pasuje, no bo on ma psychiczny ten podtyp. Jego głównym typem jest chyba, jak się nie mylę, walczący. To nie jest tak, że psychiczny jest główny, ale to wiecie, co to jest za różnica, czy to jest podtyp, czy typ dany? Czy to nic nie zmienia i tak siła, tak jakby od staba jest taka sama, niezależnie od tych typów. No rozumiecie, o co mi chodzi, na pewno. Dobra. Pięknie, Oricorio. Ale kubeczek. Kubeczek też trenuje, okej. No ale cały czas jestem zdania, że najlepiej to będzie trenować na razie Tuka. I w ogóle tak, przyjrzyjmy się statystykom Tuka, jeszcze to bym się czymś takim zajął. Ej, on ma nie najgorszy specjalny atak, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Bite ma 60 mocy, a ja się nauczyłem, chyba jeszcze dostałem TM w postaci Dark Pulsa, który jest specjalny, no ale u niego wcale nie będzie taki zły. Zaraz, 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 gdzie mamy te TM-y? Może coś ciekawego mam jeszcze. Tak, jest Dark Pulse. Dark Pulse ma 80 mocy i dodatkowo może sflinchować. Obite również. Ucz się tu, kurde, co ty się nie będziesz uczył? Tak, jest. Wiem, że masz za dużo ataków, ale dajesz radę. Dobra, poczekajcie. W ogóle ten atak ma 60 mocy, tak samo jak Bite. Zaraz. Damage in the same turn. Aha, w ten sposób. Nie, dobra, odłóż się tego. Odłóż się. Będziesz nawalać, kurde, Dark Pulsem. Mówię, różnica specjalnego ataku. No Mighty Net się robi pod atak, no ale biorąc pod uwagę, że ta różnica jest wręcz znikoma, no to rozumiecie, o co chodzi. Okej, okay, i teraz mogę przejść tam dalej. Z kimś tam przyjdzie walczyć. Owszem, oczywiście. No, jak go obszedłem, musiałem sprawdzić, czy nie jest uzbrojony. Sprawdziłem, a nie ma żadnej givery. To dawaj. Fritz. Z Claydolem. Claydol, który ma jeszcze też typ ziemny. Ale może być. Dobra, zaraz zobaczymy. Może Dark Pulse będzie tak fajny, że od razu sflinchuje. Najlepiej to niech flinchuje cały czas. Też Bite na razie to tak średnio chciał flinchować. Co on użył? Co on tam zrobił? Nawet nie widziałem, co to za atak. Ale skupia się na mnie. Oj, boję się, że jak już walnie, to walnie porządnie. Kurde, tak średnio trochę. A dobra, zobaczymy Bite. Może ty masz za dobrą po prostu... za dobrą specjalną obronę, no bo on... to jest taki bardziej tank, ale nie wiem, która jego obrona jest lepsza. No chyba jednak... specjalna jest trochę lepsza. Gdybym miał Cruncha, to by na dwa hity padł od razu. Jednak trzeba tym Bite'em. Mówię, co z tego, że 60 mocy, skoro... widzicie, na Claydola akurat dobrze działa. Dobra, Tuk, 35 level. Mówię, jak on będzie tak sobie powolutku expił... on tam do 40, no nie do expi raczej, to byłoby zbyt ciężkie. O, Karol dostał 31. Starmie. Starmie, no może mieć jakieś silne ataki wodne. No zobaczymy. Confuse Ray, kurczę, naprawdę? Naprawdę, naprawdę to? Wredne. Obym się tylko nie uderzył. Nie uderzamy się, Bite. Ile zabierzemy? Au, trochę mało. Dobra. Może nie będziemy na razie Tuka nadwyrężać. Wchodzisz, Awake. Wchodzisz, robisz swoje, krótko mówiąc. Co on tak długo wychodził? Normalnie miałem wrażenie, że jakoś tak dłużej niż zwykle wychodzi. Co to za atak? Co on sobie tam zwiększył? Aha. A, przywrócił życie, on użył recovera. Ja nawet nie spojrzałem się do końca, czego użył. Dobra, słuchaj. Zamierzam cię zniszczyć na jednego discharge'a, dlatego moc mega! Ewolucji! Mega Manectric. Manectric. Kurde, zawsze mówię Manectric, a to powinno być Manectric. Muszę się nauczyć. W końcu wypadałoby. Świetnie, Banan wchodzi do walki. Dawaj. Jeszcze obniżamy atak, aczkolwiek to jest najmniej przydatne, kiedy po prostu... wiecie, w sumie to jest ciekawe wystawiać na przykład, jak jest jakiś Pokémon fizyczny, który bije fizycznymi atakami, wystawić Tuka, obniża atak, potem wystawić Awake'a, dać Mega Ewolucję. I to jest podwójne obniżanie ataku. Przydatna, bardzo przydatna zdolność. No mówię, szczególnie jak jest taki Pokémon pod tylko i wyłącznie atak atak fizyczny, a nie specjalny jak Starmie.
Okej, no co, już mógłbym się jakoś tam niby wracać, ale po co się wracam? Ja idę do przodu. W ogóle ta sala zawsze mnie jakoś tak denerwowała. Ta sala była jakaś taka głupia. Wydaje mi się, że teraz, kiedy ją pozmieniali, wydaje się być prostsza. Chociaż wiecie, te stare wersje Pokémonów były z tym związane, że jednak. O nie. To ten Pokémon. No zobaczymy, ile mu zrobimy. Że trzeba było czasami więcej jakoś kombinować, nawet w takiej, kurde, zwykłej sali. A teraz jakoś tak mam wrażenie, że to wszystko takie uproszczone, prostsze. No rozumiecie, o co mi chodzi na pewno. Dawaj, o, połowa życia. Doskonale. O nie, będzie darł ryja. Ile życia mi zabrał. Kurcze. No ale widzicie, no tu nie jest akurat mistrzem obrony. To jest inna już sprawa. Niestety nim nie jest. Dobra, 1300, jest 36 level, czyli już drugi dzisiaj poziom nabity. Jak tam statystyki rosną? No i gdzie ten crunch? O, tam to się uczy. Kurde, tak nie, nawet nie chcę go uczyć się. Serio. Ja potrzebuję cruncha, czy ja chcę tak dużo? Chcę gryźć z całej mocy. A nie, on się nie nauczy. Dobra, dawaj tutaj. Świecimy kolejną lampkę. Czy to jest już lampka prowadząca prościutko? Nie, wydaje mi się, że może będzie jeszcze jakaś tam walka, a nie już liderzy. Okej. Okay. Mam max potiony, mam te mamu milki. W ogóle proteinka, która zwiększa atak. Czemu tego na przykład tłuk nie dostał? Dawaj, trzymaj. No i leczymy sobie. Dobra. Ja mówię, nawet jeżeli tłuk sobie sam nie poradzi, to mam inne naprawdę silne Pokémony. Ej, nie wiem gdzie teraz iść. Chyba tutaj, tu jeszcze chyba nie walczyłem. No nie, nie walczyłem z tobą. To dawaj, dawaj kumpel. Wszyscy psychicznie sami w tej sali. Kadabra, no to cudownie. Te kadabry w ogóle nie mają Focus Blasta, który mógłby mi zaszkodzić. Więc jest okej. Okay. Może być. Dobra, dobra, dobra. Tylko mówię, kurczę, bez... jednak bez... bez wiecie czego, bez cruncha może być ciężko. Z crunchem... no wiem, że to jest niby 20 mocy więcej. Ktoś może powiedzieć, oj, już przesadzasz, masz moc... po cios, który ma 80 mocy, tylko że jest specjalny. No ale jednak ten crunch to jednak... no po coś dali mu te kły, cholera? Po coś ma te zęby wielkie, które tak wyszczerza? Niech gryzie, a nie Dark Pulsami nawala. Kurde, dawaj bajta. Recover, no już mnie... denerwujesz mnie! Zobaczymy, może bajt jakiś taki... no bo on w sumie ma lepszą... znaczy ma słabą, zwykłą obronę, trzeba było od razu bić bajtem. Dałem z tego Dark Pulsa, a jakiś taki... średni, ale tylko on się mógł nauczyć. No niech ktoś ma tego Dark Pulsa. Girafarik. Okej, okay. Czy Girafarik może mi jakoś wyjątkowo zaszkodzić? Wątpię. Pokémon typy normal, psychic. Crunch. No i nawet ta żyrafa ma cruncha. No nie wierzę, żyrafie dali cruncha, ale mój Pokémon jeszcze nie ma cruncha. No teraz to się już wściekłem. Roślinożerca. Żyrafy to roślinożercy. I posiada. O nie, double hit. Znaczy to jest double hit, a nie double kick. Już myślałem, że super efektywne. Double hit to no staba ma chociaż od niego. Ale nie fajnie, nie fajnie. No w każdym razie no radzimy sobie. Na razie sobie jakoś tam radzimy. Karol dostaje 32 level. Ja go XP mówię, mam nadzieję, że jeszcze będzie mógł się pokazać. Pokazać w moim teamie, będzie mógł zaprezentować swoje specjalne umiejętności. A teraz jeszcze raz Soda Popa. Soda Pop, dobre, ale już się skończyły. Dobra, masz prawie full HP. Czy to jest już, czy tu jest jeszcze ktoś? Ej, tu już byliśmy. Wydaje mi się, że teraz już odblokowaliśmy tą ścieżkę prowadzącą prosto do celu. Oj, dajcie mi jeszcze chwilę, sekundę. Dobra, sorry ludzie, już jestem, niestety dzisiaj dosłownie telefony się urywają i cały czas ktoś się chce ze mną kontaktować. No tak czasem bywa. Ale... bonus jest taki, że już wiemy, że będzie walka i co gorsza, albo co lepsza dla mnie w sumie i dla Tuka, będzie to dwuwalka. Tak jest, poczekajcie, Awake, Awake, Awake. Awake ma bajta. To może dajmy, dobra, będą dwa Pokémony z bajtami, dajecie razem. Ja myślę, że to są takie dwa podobne Pokémony pod względem wyglądu, bo mają taki psi wygląd. No to walczmy, zagadam do ciebie. Jesteś facetem, jesteś dziewczyną. Ja wiem, że to są bliźniaki, ale to nie są dwie dziewczyny chyba. Mi się albo to są dwie dziewczyny. Kurde, nie pamiętam już, czy to był brat i siostra? Właśnie mi się wydaje, że to był brat i siostra. Wszyscy zawsze myśleli, że to są dwie kobiety. Zaraz się dowiemy. A ten po lewej to jak facet trochę bardziej. No rzeczywiście.
Czy jestem zaskoczony? Nie, wiedziałem, że jesteście tutaj razem. Tak, jest dwóch liderów, dokładnie, jesteśmy bliźniakami. Ale się przedstawcie. Nie musimy mówić, ponieważ... Aha. Oni po prostu czytają sobie w myślach. Rozumiecie? Tak. No zdarza się, jesteście psychiczni. Jakoś ludzie was zaakceptowali tutaj w tym mieście, ale aż im się dziwię. Ja bym was tam nie zaakceptował. Tak, dam sobie z tym radę, naprawdę... Wow. Wow, 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 jakieś ninjutsu! Ninjutsu mi tu walnęli. Trzeba uważać, kurde, na nich. Liza i Tate. Wow, wow, wow. Mówię, ten jeden to jest chyba facet. Możecie napisać, nie jestem 100% tak pewny. Ej, no nie mówcie, że oni mają tylko dwa Pokémony. Mi się wydaje, że oni... Ej, czy oni mają naprawdę tylko dwa Pokémony? Zaraz. Tak, o mój Boże, jaka żałość. Trzeba było już brać Oricorio z Surfem. Jaka żałość, naprawdę jesteście żałośni. Jesteście żałośni, nie mogę na was patrzeć. Serio. Dobra, rozwalmy najpierw Solorocka. Daj mega ewolucję i przywal też mu z bajta. Nie mogę na to patrzeć. Żałosna. Żałosna dwójka. Naprawdę, nie mogliście sobie wziąć więcej tych Pokémonów? To nie, mieli se dwa. Każdy ma jeszcze obniżony atak już maksymalnie, ale oni raczej korzystają ze specjalnego ataku. O, patrzcie. Light screen jeszcze, a light screena to ty z tego używaj, używaj. Ja nawet nie zamierzam atakować ze specjalnych ruchów. Nic z tych rzeczy. No i proszę, prawie załatwieni. No to jeszcze raz. A drugi... No, już pójdzie na Lunatona atak potem. No nie! A więc tak sobie radzicie, jak nie idzie. Spane. Wiecie, już by ten głupi Solorock padł, to nie. Jeszcze obijają Awake'a. No nie, no oni walczą, oni myślą, że jeszcze mogą coś tu zdziałać. No, bez takich. Dobra. Bite, bite, bite. Jak będzie jeszcze jeden Hyper Pokémon. No! Co za chamstwo! Dwa razy, no to jest już chamstwo. Niech ktoś w końcu walnie skryta. Ej, no, powiem wam, że nie spodziewałem się, że będą tak żałośni. Jeszcze Awake biedny obrywa. No bo to już nieuczciwie, Lunaton już powinien paść, ale nie, będą się leczyć. Żałosne. Ta, nie wiem nawet kto ma tego Solorocka, ale ten kto ma tego Solorocka używał Hyper Potionów, a Lunaton w tym czasie sobie atakował, no ale przynajmniej Solorock nie mógł sam zaatakować. Cudownie, tu 37 level, no to jak już wbiłeś ten level, no to pełna moc i dalej się crunchę nie nauczyłeś. Trochę źle mi z tym. Biedny Awake. Biedny Awake właśnie przegrywa. Ale to nie jego wina. Oszustwo liderów. Oszustwo. Nie wolno tak. Patrzcie jak do... O, teraz kryt, kurde. Ten kryt mógł wejść troszeczkę wcześniej. To bym się nawet ucieszył. Dajemy Karola. Trzeba go w końcu zaprezentować. Nawet nie wiem, powiem ci, Karol, czy zaatakujesz. Masz Saibima, Slasha, Ancient Power. Ciekawe ataki w sumie. Naprawdę, ataki nie są złe. I Psychic oczywiście na Karola, no bo Psychic nie działałby na Tuka. Wow, dostał mocno. Teraz zmieniliśmy sobie na typ, ale już to już nic nie da. Lunaton leży. Karol nawet nie musi ruszyć paluszkiem ze swoim slashem, ponieważ właśnie wygrał. Wygrał walkę nic nie robiąc. Tak można, tak to można żyć, co nie? Dokładnie. Okej, załatwieni. Cudownie. Tak, wygrałem. Dawać odznakę. Wow, odznaka w postaci serduszka. Dlaczego serduszka w takiej sali? Nie wiem, Mindbatch, to w ogóle mi nie przypomina umysłu, odznaki umysłu, naprawdę, ani trochę. Już mogę używać Dive'a, dokładnie. O, i TM Call Mind, to jest akurat świetny TM. Akurat przyznam, że chociaż nagrodę potraficie dać fajną. Serio, tak, zwiększa specjalny atak i specjalną obronę. W ogóle jak mówią naraz, to jest dość creepy, ale wiecie, oni czytają sobie w umyśle, wiedzą co jedno powie, jedno dokończa zdania drugiego. Trochę straszne. No ale zdarza się. Okej. No i pokonani. No, nie było trudno, aczkolwiek, no dobra, straciłem Pokémona, ale to przez zwykłe oszustwo i chamstwo z ich strony. No i dobra, słuchajcie, jeżeli teraz się... Co się odwala? Trzęsienie ziemi! Było coś takiego tutaj? Co jest? Wow, co to za wielki promień? No to było dziwne, nie pamiętam czegoś takiego. Oto Steven i miejscowa ludność. Co to? Tak, jakiś słup światła, który wydobywał się z morza. O, ta nawet określiła, że to na drodze 128.
Tak. Wow, dude. Naprawdę, dude. Co za teksty. A, staruszek już mówi, że to koniec świata. Skitty, nie martw się, uspokój się. Skitty przestraszona. Ale tam był Steven. Porozmawiajmy ze... Wow. Ludzie się tam pojawili. Tak, co to był za wielki słup światła? Wydobywał się stąd. Można już tam płynąć pod wodę. Cudownie, ale na razie porozmawiajmy ze Stevenem. Uważam, że jest to dość kluczowe. O, Steven mnie zobaczył. Ła, jestem już rozpoznawany, dokładnie. Wiem, wie kim jestem. Słyszałem od... tak, odwiedziłem ich salę, dokładnie. Ale kiedy ty z nimi rozmawiałeś, jak ja dopiero co wyszedłem? To jest niemożliwe wręcz, chyba że się komunikowali z tobą psychicznie. Creepy. Okej, coś tam się stało poważnego. Powinniśmy porozmawiać. Chodź do mojego domku. Steven zaprasza mnie na herbatkę. Nice. Znaczy... znaczy na herbatę tylko. Okej. No co tam? Tak, powinien... ale nie ma teraz czasu. Trzeba porozmawiać, no dokładnie. Co się tak właściwie odwaliło? To była to erupcja. No erupcja, może jakiś podwodny wulkan. Tak, o, on już wie, że tu pewnie chodzi o super starożytnego Pokemona, który był tam w okolicach drogi 128. Tam był, ale nikt go nie przebudził od tysiącleci. No wiecie, więc trzeba uważać. Jest tam podwodna jaskinia. Tak, trzeba będzie się tam jak najszybciej udać oczywiście. Dobrze. Tak, że moc tego super starożytnego Pokemona może zaburzyć równowagę w świecie. No niestety tak może być. No i mówi, że jego obowiązkiem jest coś z tym zrobić. Dlatego prosi też mnie o pomoc. Wie, jakie mam umiejętności. Wie, że jestem silny i w ogóle, więc no prosi. Prosi mnie o pomoc. Dobra, wiesz co, Steven, zgodzę się. O, i od niego dostajemy dive'a. Dobra, czy nie będzie trzeba szukać dive'a, to on nam go daje. Świetnie. I co jeszcze dostajemy? A do czego to służy? Że pod wodą będę mógł sobie teraz chodzić? Tak, teraz muszę udać się na drogę 128. Ja już tam byłem, ale nie widziałem tego miejsca. Zrób wszystko, co możesz, żeby powstrzymać Team Aqua i Team Magma, zanim zaszkodzą za bardzo światu, wiecie. No, trzeba ratować świat! Oczywiście spróbujemy to zrobić. O, była straszna muzyczka, nagle teraz jest znowu spokojna. Ale dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. W kolejnym musimy ratować świat. Dzisiaj przynajmniej zdobyliśmy odznakę, więc nie jest tak źle. Ale została nam jeszcze jedna odznaka, zanim zostaniemy mistrzami regionu Hoenn. Lecz to tyle. Do zobaczenia, tak więc słuchajcie, do kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. Zasubskrybujcie kanał, jak jeszcze tego nie robicie. A my widzimy się już wkrótce. Tak więc cześć i czołem i na razie. Hej!